Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w nowym odcinku Zagrajmy w Wiedźmin 3 Krew i Wino. Moi drodzy, dzisiaj będziemy wreszcie kontynuować wątek fabularny. Aktualnie jeszcze poza odcinkiem nie zbierałam sobie tych kart do Talii Skellige, więc to będzie rzecz, którą sobie będę gdzieś tam sukcesywnie w wolnej chwili robić. Akurat teraz było tak, że po nagraniu odcinka na niedzielę, który musiałam nagrać w piątek, nie miałam za dużo czasu, bo cały weekend nie było mnie w domu. Sporo załatwiania różnych formalności. Jakich, to być może dowiecie się już za niedługo w jakimś vlogu, bo tak się przymierzałam. Nawet miałam plan, żeby ten vlog wyszedł jakoś, bo ja wiem, jutro, ale w sumie... Nie, sorry, nie jutro, dzisiaj, bo kiedy wy oglądacie ten odcinek, to już są walentynki. Ale w sumie uznałam, że chyba nie. Nie wiem, może się zmobilizuję, ale bardzo w to wątpię, bo jakoś tak trudno jest mi się przełamać. Szczególnie, że cały czas nie mogę się przyzwyczaić do pewnej sprawy. Między innymi, wiecie, ja zawsze jak nagrywałam vlogi, to nagrywałam je w swoim pokoju w domu rodzinnym. No a teraz przez to, że z Damianem mieszkam od 2 lat, no to... Mamy całkiem inne mieszkanie i ja mam często tak, że trudno jest mi przezwyciężyć te takie przyzwyczajenia typowe, no nie? Czyli na przykład właśnie mam też problem chociażby z ćwiczeniem tutaj w tym mieszkaniu, bo jest całkiem inny rozkład pokoi, a ja zawsze lubiłam ćwiczyć przed lustrem na przykład, więc po prostu mam takie głupie jakieś przeszkody. Ci raczej nie pracują w nocy. Lepiej wrócę tu w dzień. Jakiej nocy, gościu? Jest 6:40. Co, mam przyjść o 10? Może 9? No właśnie. No, to jak to wytłumaczyć? Nieważne, czy leje, czy słońce przypiega przez tydzień. Tutaj zawsze jest błota po kostki. Nie moja wina, taki mamy klimat. Ci dam klimat zaraz. Co rano wylewasz, pomyję. Tu i przed naszym warsztatem. Żeby ludzie sobie buty brudzili i do ciebie przychodzili czyścić. Panowie, to są jakieś spiskowe teorie. Zaraz ci te teorie spiszę pasem na dupie. Dawać go! Zostawcie go. A ty co za jeden? Nic wam do tego. Ale póki tu jestem, nie tkniecie dzieciaka. Tak? To wrócimy, jak sobie pójdziesz. Spróbujcie. A znajdę was. Grozisz nam? Tak. Zostawcie małego w spokoju. I wynoście się stąd. Oś ty. Nie będzie obwieść z północy nam to wyżej strał niż dupę miał. Najpierw obijemy gębę jemu, a potem zajmiemy się szczeniakiem. Dawaj, na niego! No, widzę, że się nie obejdzie. A wy się... To na pięść będziemy się bić. Dobra, to może i być na pięść. Wow, gościu. Ale mogę ja z kółeczki używać, to jest dobre. Dobra, bo oni... Widzę, że to nie jest dobry... Wiecie. Czekam, aż płotka komuś przypieprzy. A łano, Chryste Panie, no bez przesady, jeszcze mi jakieś obuwie się pobiją. No brawo, ja. Jeszcze ta płotka się tu kręci, głupia krowa jedna. Dobra, musimy troszeczkę taktyczniej. No, przecież wciskałam. Mogę grę wczytać? Co to ma znaczyć? Co to za bójki? Na zlecenie księżnej prowadzę dochodzenie w sprawie bestii. A tak, coś słyszałem. A ci tutaj to co? Utrudniali śledztwo. Rozumiem. No nic, posiedzą sobie kilka tygodni w ciupie, to im się odechce przeciw księstwu występować. Idziemy.
No dobra, może być i tak. Niesamowite! Ależ ty umiesz machać tymi łapami! Nie szukasz może pracy? Stworzylibyśmy zgrany duet! Tak? Jakby to według ciebie miało wyglądać? No, najnormalniej w świecie proponuję ci spółkę. Ja bym zajmował się swoją robotą, a ty byś stał na straży. No i jesteś ode mnie silniejszy, więc rano byś nosił pomyję i pomagał mi robić błoto. Czyli z tym błotem to prawda. Słusznie chcieli ci spuścić manto. No wiesz, trzeba sobie jakoś radzić, nie? No, to jak będzie? Wchodzisz w to, czy nie wchodzisz? Zastanowię się. Interesuje mnie pewien człowiek. Zaraz, zaraz. Zanim przejdziemy do pogaduszek, zapraszam na krzesełko. Ale ja mam czyste buty. W tym mieście nikt nie ma czystych butów. Chyba że wyszły właśnie spod mojej ręki. Zapraszam! No, dobra. To o co chciałeś zapytać? O jednego z twoich klientów. Wysoki, nosi ciemny, elegancki surdut. Nie jest stąd. Cudzoziemiec. Coś mi świta. No, nie ukrywam. Jakaś skromna sumka mogłaby mi odświeżyć pamięć. Ile? Powiedzmy, wystarczy... 500 koron. Co? Chyba oszalałeś. Na co ci tyle pieniędzy? No jak to na co? Planuję rozwinąć interes. Wiesz, mieć kram z takim wielkim, kolorowym szyldem. I chcę też kupić nową skrzynkę, pasty, szczotki i takie tam. A jak wystarczy pieniędzy, to zainwestować w pralnię, żeby pomyje taniej wychodziły. Widzę, że masz już cały biznesplan. A jakże? Ale wiesz, potrzebuję kapitału. No dobrze. Może się jakoś dogadamy. Dobra, negocjujemy w dół, a jakbym ci dała... Tak, nie wiem, 380, to jest połowa z tego. Za taką cenę nawet nie mamy o czym mówić. Niedobrze, to może 400 koron. Ale... no... czy ja wiem? Jezu, ale dzieciak jest... się dogadamy. Niech będzie. Na tyle mogę się zgodzić. Piękne dzięki, nie zapomnę ci tego. No dobra, a teraz do rzeczy. Nie wiem, jak się nazywa ten, kogo szukasz, ale to mój stały klient. Co kilka dni przynosi mi buty do czyszczenia. Jest taki dobry, że zawsze płaci więcej niż trzeba. Wiesz, gdzie go znaleźć? Nie, ale możesz tu na niego przecież zaczekać. Może przyjdzie. Nie mam na to czasu. Na pewno nie wiesz, gdzie go mogę znaleźć? Może widziałeś, skąd przychodzi? No, przecież jak czyszczę buty, to chyba nie mam czasu gapić się, skąd przychodzą klienci. Co nie? Ha, widzę, że marnie wam idzie. O, jesteś. Lepiej ci? Tak, dziękuję. Powietrze tutejszych nekropolii nadzwyczaj mi służy. A teraz pozwól, że zadam właściwe pytanie. Widzisz tę buteleczkę, chłopcze? Jedna kropla dodana do pasty sprawi, że nawet najbardziej zabrudzony but wystarczy przetrzeć, aby lśnił jak kopuła katedry świętego Lebiody. Dzięki temu, mniej pracując, możesz obsłużyć 3 razy więcej klientów i o wiele więcej zarobić. Dam ci ją, jeśli mi powiesz, gdzie mieszka człowiek, którego szukamy. No, ale nie zrobicie mu nic złego, prawda? No bo ten pan jest może trochę dziwny, ale naprawdę bardzo miły. Ależ skąd? To nasz przyjaciel. Ostatnio trochę się poprztykaliśmy i teraz chcielibyśmy z nim porozmawiać. No dobrze, niech już będzie, powiem. Buty zawsze zostawiam mu przy jednym domu w porcie, takim z czerwonymi drzwiami. Ale nie wiem, czy tam mieszka. Warto to sprawdzić. Może znajdziemy tam jakiś trop. To może zanim pójdziecie, zaopiekuję się pańskimi nóżkami.
całym szacunkiem, ale te buty mogłyby być czystsze. Dziękuję, ale może innym razem. Dobra, muszę się przemedytować, bo oczywiście... No nie, no jak nie? Nieźle sobie poradziłeś. Shit. Do dzieci trzeba mieć właściwe podejście. Ta, właśnie widziałem. Znaczy, trzeba je przekupywać właściwymi rzeczami. No jak najbardziej. A w czym rzecz, Geralt? Jakby nie wiedział, jak Ciri ciężko przekonać, żeby czasami coś powiedziała i zrobiła. Czerwone drzwi. To o nich mówił Pucybut. Sklep z zabawkami. Ciekawe. Kruki? To nie wygląda dobrze. Ani drgną. Trzeba będzie wyważyć. Błagam, nieco subtelności. Równie dobrze mógłbyś stanąć na ulicy, zacząć walić w bęben i krzyczeć: Detlaf, idę po ciebie! To co proponujesz? Daj mi chwilę. Ładnie. Nie myślałeś, żeby zostać włamywaczem? Bardzo by ci się ta umiejętność przydała. Rozważałem to przez chwilę, ale ostatecznie uznałem za nudne. Chodźmy. Sklep z zabawkami. Te kruki to chyba Detlafowi coś powiedzą, wydaje mi się, no bo przepraszam bardzo, ale za dużo ich tu. To jest chyba opuszczony sklep z zabawkami. Jest tutaj. Wyczuwasz go? Nie, nie ma go. Ale na pewno był. Zapach wciąż jest silny. Rozejrzyjmy się. To miejsce jest trochę przerażające. Nakaz eksmisji. W związku z nieuiszczeniem opłat najmu lokalu wykorzystywanym pod magazyn, decyzją sądu administracyjnego miasta Beauclair nakazuje się najemcy Alaricowi de Samp opuszczenie lokalu w ciągu 7 dni. Niezastosowanie się do powyższego nakazu nakłada na dłużnika karę więzienia. O długości wyroku zadecyduje sąd dla dłużników. Komornik Victor Lamer. Tu można coś kliknąć. A nie, ja to zebrałam, dobra? Stara zabawka. Nikomu już się nie przyda. Szkoda. Kiedyś musiała być ładna. Ktoś niedawno naprawiał tę zabawkę. No dobrze. List do pana sklepikarza. Drogi panie sklepikarzu, od dawna proszę moich rodziców, żeby kupili mi zabawkę. Mamusia wtedy płacze i mówi mi, że nie mamy pieniążków. Mój tata zawsze się denerwuje, jak go pytam o to, kiedy zarobi, i raz nawet mnie uderzył. Moje koleżanki mają piękne zabawki. Laura ma puchatego misia, a Michelle lalkę ze złotymi włosami, które można czesać prawdziwym grzebieniem. Martwię się, że ja nigdy nie dostanę żadnej zabawki, dlatego napisałam do pana ten list, panie sklepikarzu. Tak naprawdę to już dawno chciałam do pana ten list napisać, tylko że nie umiałam jeszcze pisać. Teraz już umiem. Jakby pan miał jakąś ładną zabawkę, której nie chciało żadne dziecko, to ja się nią zaopiekuję. U mnie będzie szczęśliwa. Niech się pan ze mnie nie śmieje. Wiem, że jestem mała, ale wiem już też, że zabawki tak naprawdę nie żyją. Żyją tylko w naszej wyobraźni, ale to co z tego? Ja bym ją bardzo pokochała, Issa. To niecodzienny list, trzeba przyznać. Regis, byś się mógł przesunąć. Chłopie, przesuń się. Och, dziękuję. Co my tu mamy? Jezu, Regis, jak ty mi przeszkadzasz dzisiaj. No przestań, chłopie, za mną łazić. Brak śladów kurzu. Ktoś przekładał tę zabawkę z miejsca na miejsce. Dobra, zbierzemy... Ładny drobiazg. Rzeczy.
Czasem sobie myślę, że skończę jak jedna z takich zabawek. Co ty, Geralt, gadasz w ogóle do siebie? Dobra, zbieramy. I teraz tak, tu coś jeszcze jest. Ktoś niedawno naprawiał tę zabawkę. Okej, czyli co, Detlef w wolnej chwili naprawia zabawki? Chodźmy na poddasze. A więc tu uwił sobie gniazdko. Powinniśmy się rozejrzeć. Brak śladów kurzu. Ktoś przekładał tę zabawkę z miejsca na miejsce. Te pacynki wzbudzają we mnie niepokój. Ładny drobiazg. No, podejrzany list. Detlafie van der Eretein, nie znasz nas, ale my znamy ciebie. Wiemy, że jesteś wampirem. Wiadomo nam o twojej słabości do kobiety imieniem Renavet. Zamkniemy ją w zaszczurzonym lochu, obedrzemy ze skóry. Możesz ją jednak ocalić, wystarczy, że udasz się do Bokler i w określony sposób zgładzisz 5 osób. Na zabójstwo masz 3 dni. Jeśli się nie wywiążesz, zamiast kolejnego listu, dostaniesz palec swojej ukochanej. Widzisz? To najlepszy dowód, że Detlaf nie zabija z własnej woli. Ktoś go szantażuje. Masz pomysł, kto to może być? Detlaf ma jakichś wrogów? Detlaf miewa wrogów, ale zwykle bardzo krótko. Może któremuś udało się uciec? Teoretycznie może. Choć nie znam nikogo takiego. Ale jeżeli jest, to musi być kimś bardzo niebezpiecznym. Zresztą wiesz, walczyłeś z Detlafem. To musi być ktoś obcy. Kim jest Renavet? To jego dawna miłość. Jedyna ludzka kobieta, z którą wszedł w bliską relację. Zaakceptowała go. Dzięki niej znalazł swoje miejsce w tym nieprzyjaznym dla nas świecie. Rozpoczęła dzieło, które ja staram się kontynuować. Poznałeś ją? Niestety, nie miałem przyjemności. Odeszła od niego jeszcze zanim Detlaf mnie odratował. Chociaż on zawsze twierdził, że zaginęła. Czemu tak myślał? Zostawiła jakieś ślady? Żadnych. Co więcej, razem z nią zniknęły też wszystkie jej rzeczy, co obala tezę, jakoby została porwana. Moim skromnym zdaniem któregoś dnia Detlaf wpadł w furię, a ona ujrzała jego drugie oblicze. Wówczas odeszła. Detlaf nie mógł się pogodzić z tym, że go rzuciła? Tobie wydaje się to takie dziwne? Nie jeden człowiek by sobie z tym nie poradził, a Detlaf jest dużo bardziej emocjonalny od ludzi. Ona była dla niego nie tylko miłością, kochanką, ale też członkinią jego stada. A stada wszak nie opuszcza się z własnej woli. Skoro była dla niego taka ważna, to nie próbował jej szukać. Wy, wampiry, macie przecież swoje sposoby. To powinna być dla niego pestka. Geralt, jak słusznie zauważyłeś, jesteśmy wampirami, a nie cudotwórcami. Szukał jej, rzecz jasna, przez wiele miesięcy, ale w końcu dał za wygraną. Zaś Renavet najwyraźniej poznała go na tyle dobrze, że wiedziała, jak zatrzeć za sobą ślady. Nawet jeżeli wtedy Renavet od niego odeszła, to tym razem rzeczywiście ktoś ją porwał. Trudno mi się z tobą nie zgodzić. Trudno też przewidzieć, do czego jest zdolny, aby ją odzyskać. Na pewno jest gotów zabijać. Zrobiłbyś to samo dla Yennefer. Zabija, bo mu na niej zależy. A ta krew, ci ludzie, nie mają dla niego znaczenia. Ja rozumiem. Chcę ratować dziewczynę ze swojego stada. Właśnie. No dobrze. Wiemy, że ktoś go szantażuje, ale ciągle nie wiemy kto. Trzeba się tu jeszcze rozejrzeć. Leżę bestii, kontynuujemy zadanie i sprawdzamy dalej. Tu są te zabawki, już nie będę tego patrzeć. Tu jest podobizna Renavet. Podobizna kobiety. Trochę zamazana. To Renavet? Nie wiem. Mówiłem ci, że jej nie poznałem. Kogoś mi przypomina. Kogo? Nie wiem, ale mam wrażenie, jakbym już ją spotkał.
No bo można powiedzieć, że spotkałeś. Można powiedzieć. Ładna melodyjka. Rzeczywiście ładna. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się z domem. Z tym prawdziwym, sprzed koniunkcji sfer. Narzędzia były niedawno używane. Detlaff w przerwach od mordowania naprawia zabawki. Daruj sobie złośliwości, Geralt. A, no dobra, tylko że moim zdaniem to już jest wszystko w tym miejscu. Co tu jeszcze niby... A, jeszcze tu coś jest. Zobacz. Kartki z nazwiskami. Hrabia Crespi, hrabia Dulac, Milton de Peyrac-Peyran, hrabia de la Croix. Tak, to ofiary Detlaffa, ale nie jego charakter pisma. Musiał mu je przysłać ten, kto napisał list. Wszystkie są napisane takim samym atramentem. Spójrz na kolor. Jako barwnika użyto cynabarytu. To rzadki minerał. Występuje w zasadzie tylko... W Nazairze. Ale chyba niewiele nam to daje. Ktoś mógł sprowadzić stamtąd atrament. Racja. Ale może warto to zapamiętać. Spójrz. Na tej kartce jest jakaś plamka. Powinien. Ale w Beauclair to chyba nic niezwykłego. Być może. Ale może to też warto zapamiętać. Ten szantażysta to musi być ciekawa postać. Co masz na myśli? Regis, no sam pomyśl. Ktoś porwał ukochaną wampira. Zmusił go, żeby zabijał na zamówienie. Chociaż jak sam twierdzisz, nie jest mordercą. Moim zdaniem to nie może być byle kto. Masz rację. Kiedy teraz o tym myślę, to zastanawiam się. Czy to przypadkiem nie jest jeden z was? Wampir. Właśnie. Robi się nader interesująco. To jedna z hipotez, ale nie przywiązywałbym się do niej, póki nie dowiemy się więcej. Racja. Dobra, podsumujmy, co mamy. Ktoś szantażuje Detlaffa. Przysyła mu kartki z nazwiskami kolejnych ofiar. Wszystkie nazwiska są napisane tym samym nazairskim atramentem? Niewiele. Dość, by uznać Detlaffa za niewinnego. Rzeczywiście. Wygląda na to, że został zmanipulowany. Jest narzędziem w rękach jakiegoś szaleńca, który każe mu zabijać. To prawda, ale to otwiera przed nami pewną furtkę. Jeśli znajdziemy Renavet, dalsze szantażowanie Detlaffa nie będzie mieć sensu. Szantażyści stracą kartę przetargową. Jest to jakiś pomysł. Może rzeczywiście warto spróbować, ale co z Detlaffem? Ja będę szukał jego dziewczyny, a on zabije kolejną osobę? Nie zabije. Przekonam go, aby się wstrzymał. Zapewnię, że jesteś przyjacielem i że nam pomożesz. Poczekam na niego. W końcu musi się tu zjawić. Posłucha cię? Posłucha. Może poczekam z tobą? Nie. Wyczuję cię na mile i nie przyjdzie. Zaufaj mi. Lepiej, żebym był tu sam. Dobrze. Tymczasem muszę pomówić z księżą. Niech tak będzie. W takim razie poczekamy tu na ciebie. Obaj. Okej. Okay. Wino, rzecz święta. Nowe zadanie. Leże bestii. Quest wykonany. Dobra, to co? Lecimy od razu do księżnej. Ogólnie powiem wam, że właśnie powinniście zwrócić dużą uwagę, jeżeli ktoś z was nie zna fabuły w ogóle tutaj krwi i wina. Właśnie na wygląd Anny Henrietty. I porównać sobie z tym rysunkiem Renavet. Myślę, że zauważycie jakieś podobieństwo. Więcej wam nie powiem. Natomiast no, Geraltowi się nie wydaje, że już gdzieś tę postać widział. Ciekawi mnie, co Geralt ma zamiar jej powiedzieć, bo to takie, nie wiem, powie jej, że to wampir i w sumie to... No nie chcę go zabijać, nie wiem, cokolwiek, ale wychodzi na to, że faktycznie Detlaff miał powód, żeby zabijać, więc w tym wypadku no zgodziłam się z Regisem, ale też wraz z postępem fabuły, no myślę, że jednak
Detlaf może się okazać nie taki święty, jakby się chciało. Trochę może szkoda, że biegnę tak na piechotę, ale w sumie to dlaczego by nie? Przy okazji sobie troszeczkę podyskutuję. I będzie w sumie spoko chyba. Biegnę według strzałek, może delikatnie naokoło, ale też w sumie sobie zwiedzimy tutaj to miejsce, bo mamy też część zadań, które chyba mamy niezaznaczone na mapie. Dobra, jesteśmy pod pałacem. I zobaczymy, jak to będzie. Ogólnie to też się zastanawiam nad zakończeniem, jakie tutaj odblokujemy, jakby to wszystko zrobić. No i nie wiem, zobaczymy. I mi się osobiście nie podoba zakończenie dobre, wydaje mi się bez sensu. Ale no zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, co uda nam się odblokować. No, mimo wszystko chciałabym dobre zakończenie, ale jest też osiągnięcie za odblokowanie jednego z osiągnięć i chciałabym to też zrobić. Ale to mogę sobie zrobić sama, zostawiając sobie gdzieś tam zapis. Także tym się jakoś bardzo nie przejmujcie. Dobra, dobiegamy już chyba pod pałac. Jeszcze tutaj w ogóle nie byliśmy, tak naprawdę. Na samej górze chyba. Chociaż niby mam jakiś znacznik, ale nie wchodziliśmy tu. No i dobra, jesteśmy. Przybył Geralt z Rivii, mistrz wiedźmiński. Z tego co pamiętam, miałeś powstrzymać bestię. I co? Pracuję nad tym. Przesuń się, chcę porozmawiać z księżną. Wiedźminie, no wreszcie. Odchodziliśmy już od zmysłów. Dopadłeś zabójcę Miltona? Sprawa jest znacznie poważniejsza, niż nam się wydawało. Nie mogłem zabić bestii. To my wysyłamy cię za potworem, a ty wracasz z niczym? Bardzo nas zawiodłeś. To nie takie proste. Bestia to potężny wampir. Wampir? To jest problem dla Wiedźmina? Zabójcy potworów? Przecież każdy wie, co zrobić, żeby usiec wampirza. Wystarczy zwabić go na światło słoneczne. Albo obwiesić czosnkiem i wbić kołek w serce. Z wampirami nie walczy się czosnkiem. Słońce i kołki też nie robią im krzywdy. Takie metody działają tylko w legendach. A szakłak? Babka Ademarta mówiła nam w dzieciństwie, że szakłak odpędza wampiry. Najskuteczniejszy jest srebrny miecz. Ale to i tak tylko półśrodek, bo wyższego wampira może zabić jedynie inny wampir. Wymówki. Wasza miłość. Zaraz zbiorę ludzi i załatwimy sprawę. Niech tylko Wiedźmin powie, gdzie jest ten potwór. Śmiało. Wyślij ich na pewną śmierć. Dla jednego Wiedźmina to może śmierć, ale dla 40 zbrojnych to będzie tylko kolejna bitwa. 40, 50, nawet 100. Dla niego to żadna różnica. Nie widziałeś moich gwardzistów w akcji. A umieją walczyć z mgłą? Trafią z kuszy w cel szybszy niż wiatr? Jak to? Co za stworzenie potrafi takie rzeczy? Takie istoty nazywa się wyższymi wampirami. Każdy z nich jest trochę inny. Można powiedzieć wyjątkowy. Niektóre potrafią zmieniać się w ogromne nietoperze. Inne rozmawiają ze zwierzętami. To wciąż tylko bezmózgie bestie. Mylisz się. Wampirem niższym, takim jak Alp czy Kima, rządzi zwierzęcy instynkt. Rzucają się na wszystko, w czym tylko wyczują krew. Ale wyższe wampiry kierują się rozumem. Potwór, który kieruje się rozumem? Bardzo ciekawe. Co w takim razie zamierzasz zrobić? To nie jest po prostu potwór. To potężna istota, która żyje na tym świecie od setek lat. Bzdura. Skoro rzeczywiście są takie potężne, to czemu jeszcze nas nie podbiły? One raczej nie mieszają się do naszych spraw i trzymają się na uboczu. Ludzie mało ich obchodzą.
Nie boją się, że pewnego dnia wyrżniemy ich do nogi? Na taką sugestię większość z nich poczułaby raczej rozbawienie. One są świadome swojej siły. No to co możemy zrobić? Może masz jakiś plan? Najlepsze wyjście to spróbować z nimi porozmawiać. No nie zdzierżę. Jaśnie oświecona wzywa Wiedźmina, żeby zabił potwora. A ten chce z nim rozmawiać. Wiem, co robię. Jego ukochana została porwana. Jest szantażowany. Szantażowany? Wyjaśnij nam łaskawie, jak można szantażować wampira. Wyższe wampiry mają coś wspólnego z ludźmi. Nie kieruje nimi instynkt, lecz emocje. Są nie tylko bardzo inteligentne, ale też potrafią angażować się emocjonalnie, a nawet kochać. Ten zakochał się w ludzkiej kobiecie i zrobi wszystko, żeby nie stała jej się krzywda. Chyba nie chcesz puścić mordercy Miltona wolno. Albo czekać, aż znowu kogoś zabije. Trzeba go jak najszybciej unieszkodliwić. Właśnie to jest mój kolejny cel. Zapobiec następnym atakom. Wampir to tylko połowa problemu. Tak naprawdę winni są szantażyści, którzy porwali niewinną dziewczynę, żeby go kontrolować. Jak chcesz to zrobić? Po prostu znajdę tego szantażystę i uwolnię ukochaną wampira. Miałeś z nim skończyć, a nie mu pomagać. Najważniejsze jest to, żeby nikt więcej nie zginął. A jak dziewczyna będzie bezpieczna, to on straci powód, by dalej zabijać. Nie jestem pewna, ale może faktycznie masz rację. Wiesz coś o tym szantażyście? Jedyny trop to kilka kartek. To na nich szantażysta wypisywał wampirowi imiona kolejnych ofiar. Na jednej jest ślad po kropli wina. Ale to wciąż słaba poszlaka. Mój drogi, nawet nie podejrzewasz, jak bardzo się mylisz. Poślijcie po książęcego kipera. Już, już. Wino to w Toussaint rzecz święta. Tutaj nie ma plamek wina. Są plamy po Est-Est, albo plamy po Ervelus i ewentualnie plamy po Fiorano. Jej miłość wzywała? Wiedźminie, pokaż mu kartki. Benoit, jesteś w stanie rozpoznać, jakie wino pozostawiło tę plamkę? Tak. Raczej zachodni brzeg Saint-Retour. Dojrzewało w beczce z dębu boklerskiego. Barwa burgundowa, czysta. Nie może być. Przecież to Sangreal, rocznik 1269. To niemożliwe. To wino przygotowuje winnica Castel Ravello. Wyłącznie na pałacowy stół. Może Sangreal zostało skradzione. Powinniśmy pojechać do winnicy i to sprawdzić. Sangreal? Nie słyszałem o takim winie. Gdyż prawdopodobnie nigdy go nie piłeś. Tak jak mówiłam, ono przysługuje wyłącznie książęcej rodzinie. Jakoś jednak znalazło się na tych kartkach. Chyba, że kiper waszej miłości się pomylił. W kwestii wina Benoit jest nieomylny. Jeżeli mówi, że to Sangreal, to jest to Sangreal. Musimy jechać do Castel Ravello i sprawdzić, co mogło się stać. Moment. Wasza miłość chce jechać ze mną? Wykluczone. Nie myślisz chyba, że będziemy tu bezczynnie siedzieć, kiedy nasze księstwo jest w niebezpieczeństwie? Wasza miłość, to zdecydowanie zbyt niebezpieczne. Niech Wiedźmin jedzie sam. Cieszę się, że wreszcie w czymś się zgadzacie, ale już postanowiłam. Pojedziemy i będziemy mieć przy sobie najlepszą eskortę. Ciebie i Geralta. Wyruszymy incognito. Nie życzymy sobie, żeby dwór plotkował na ten temat.
Na czas misji zwalniam was też z obowiązku przestrzegania dworskiego protokołu. Krótko mówiąc, panowie, od teraz jesteśmy na ty. Tak jest, wasza miłość. Wiedźminie, jesteś gotowy? Potrzebuję jeszcze czasu. Pośpiesz się, liczy się każda minuta. Dobrze, moi drodzy, w tym miejscu zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Jak widzicie, akcja nam się zaczęła zagęszczać i widać, że fabuła poszła do przodu i zrobiła się bardziej interesująca. Już nie mkniemy tylko i wyłącznie za zwłokami, ale mamy jakiś konkretniejszy trop, także dziękuję wam bardzo serdecznie za dzisiejszy materiał, za obejrzenie go. Jeżeli wam się podobało, to zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Ja lecę montować dla was ten film, a już w kolejnym materiale dowiemy się, czy doprowadzi nas to do szantażysty. Trzymajcie się i cześć!